Do naszego życia, jak do czynnika, w relacji
Panie, przypomnę, że dzisiaj obejmując modlitwą całą wspólnotę parafialną o te łaski, prosząc razem z obecnym i koncelebrującym tę mszę świętą księdzem Witoldem, proboszczem parafii Kałuszowice. W sposób szczególny modlitwą obejmuję naszych zmarłych parafian w świętej pamięci Annę, 34. rocznicę śmierci Eugeniusza Myskiego. Proszę dla mnie o miłosierdzie Boże i łaskę nieba. Te modlitwy zanosimy do Boga przez pośrednictwo świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, doktora Kościoła, patronki Europy, którą dzisiaj wspominamy, czcimy w liturgii Kościoła. Przeprośmy dobrego Boga za wszystkie swoje grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynieniem i zachowaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeprowadzam Najświętszą Maryję za Szczepicę, wszystkich namiarów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa, którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy, nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak on sam trwa w światłości, wtedy mamy jedno z drugim współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i
nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wielkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą. Nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą Boga za nasze grzechy. Nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwal i błogosław duszo moja Pana. Chwal i błogosław duszo Pana. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte w imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Chwal i błogosław duszo Pana. On opuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie raduje od smuty. Obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Chwal i błogosław duszo Pana. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się skorzeń, nie płonie gniewem na winy. Wzorem świętej Katarzyny podejmowali działania w kierunku
niedowodnący Ciebie do siebie. Wysłuchaj nas, Panie. Za polskich biskupów, presbiterów, diakonów, przykład osób duchownych, którzy dla imienia Jezusa cierpieli w czasie II wojny światowej, umacniał ich codziennej wierności Bogu, Ciebie do siebie. Wysłuchaj nas, Panie. Za kraje, które pozostają w konfliktach, kraje dotknięte dramatem wojny, naród ukraiński, by podejmowały działania w kierunku pokonywania wszelkich różnic i dążenia do pokoju, Ciebie prosimy. Modlimy się za ludzi, którym wydaje się, że nie mają grzechu, aby mogli ujrzeć siebie w prawdzie i przeżyć wewnętrzne nawrócenie, Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, bliskich naszemu sercu, za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej. W sposób szczególny polecamy świętej pamięci Annę Eugeniusza, aby zaznawszy Bożego miłosierdzia radowali się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas o postawę otwartego serca, otwartego umysłu, aby ta godzina spotkania z Chrystusem przyniosła błogosławione owoce w naszym życiu. Ciebie prosimy. Boże, jesteś prawdziwą światłością. Przedstawiamy Tobie nasze prośby, wierząc, że je wszystkie przyjmiesz przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stał Pan Chrystus z martwych, alleluja, alleluja. Zbawienne, a
abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składam dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych, obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a nie brakuje modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego zawołamy wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan zastępów, teraz sami głosa i ziemia Twoje Twoje. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Jestem Twoim, to czwona Twoja.
Thank you.
Piotra. Samochodów
które mogą się w tym momencie poruszać po jezdni. Ograniczymy się do wodniczka i tam formujemy procesję. I już z Najświętszym Sakramentem pieszo ten krótki odcinek pokonamy, zanosząc Chrystusa Eucharystycznego do kościoła w Jaślanach. Tam, tak jak my dzisiaj, tak i tam przyjmiemy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Będziemy mogli zostać, jeśli ktoś będzie duchowo czuł potrzebę zostać na Eucharystię, aby z kolei przeżyć czy zamknąć, sygnalizować ten czas osobistych spotkań z Panem Bogiem. Natomiast po błogosławieństwie, jeśli ktoś będzie wracał, to wracamy dyskretnie do swoich samochodów, do autobusu i tutaj przynajmniej autobus przyjedzie pod kościół, natomiast samochodami osobowymi każdy wróci do swojego domu. To jeśli chodzi o dzień jutrzejszy. Tak to w jakim skrócie wygląda. Najważniejsze, abyśmy spotkali się tutaj o godzinie 16:30. I dobrze wykorzystali ten czas, który jest przed nami. Tak Pan Bóg zdarzył, że jest to sobota, więc ten czas można o wiele bardziej swobodnie rozdysponować, tak aby znaleźć chwilę, wejść w ciszę kościoła i pobyć z Chrystusem na modlitwie, do czego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Teraz nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu. Niech będzie dla nas czasem przemienienia, niech będzie czasem
zaczerpnięcia nowych sił. Pragniemy każdego dnia odpowiadać na Twoją miłość. Pragniemy Cię wielbić, Tobie oddawać chwałę. Ty nas nigdy nie opuszczasz, zawsze jesteś obecny pośród nas. My czasami tego nie zauważamy. Kiedy wszystko jest w porządku, łatwo przypisujemy sobie sukces, zapominając o Twojej opiece. Dlatego teraz chcemy z wielką pokorą wyrazić naszą wdzięczność, wołając: dziękujemy Ci, Jezu Chryste. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, za to, że zawsze jesteś z nami. Za Twoją pomoc w naszych codziennych problemach. Za nasze rodziny, których jesteśmy częścią, i przekazywanie w nich wiary. Za to, że nauczyłeś nas, jak należy się modlić. Za to, że posłałeś nam swojego Ducha, który przychodzi z pomocą w naszej modlitwie. Za to, że dałeś nam swoją Matkę, aby stała się również naszą Matką. Za to spotkanie z Tobą utajone w Najświętszym Sakramencie. Zachowanie
Amen.